Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Krisek i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Widzowie, ogólnie pewnie zastanawiacie się, widzowie, co ja tutaj robię i co to robi w ogóle ten Brabus i co ja robię obok Royal Carrenta. Ogólnie, widzowie, chciałbym ci powiedzieć, że będzie odcineczek, w sumie taka mała, może taka mała fabuła, ponieważ jakby to jest jeden człowiek, którego po prostu, który będzie po prostu wstrzymać fabułę. Jest ich jeszcze więcej. No i po prostu robimy tutaj fabułę na tym nabytowie. Jeżeli odcinek się spodoba, jeśli chcecie kolejną, w sensie, że wam się oczywiście spodoba ta fabuła, jeżeli chcecie kolejny tutaj to powiedzieć występ, czyli nasz kolejny etap tutaj tej fabuły, no to zapraszam oczywiście do subskrypcji, do łapkowania. No i tak powiedzmy, że próg łapek, który ustanowimy, to jest 20. Jeżeli wbijecie 20 łapeczek, które pojawi się kontynuacja fabuły. Więc jeżeli jesteście jakby tutaj zainteresowani, to zapraszam serdecznie. A ja sobie jeszcze połączę z chłopakami, przywitają się oni po prostu i zaczynamy. Raczej, w sensie, oni nie przywitają się i po prostu od razu zaczynamy fabułę, więc coś sobie zjedzcie, nie wiem, weźcie sobie coś dobite do jedzenia i po prostu widzimy się już za chwilę. No dobra, my już jesteśmy w aucie. No i co, jedziemy. Ogólnie chciałem wam też przedstawić kolegę tutaj, który będzie z nami nagrywał. Możesz się przedstawić? Marcix. Tak, Marcix z nami będzie nagrywać, w sensie będzie z nami jeździć. Nasz pojazd to Brabus. Jest on też właścicielem firmy Royal Car Rent. Też w sumie zapraszam na tą firmę, w sensie do wypożyczalni. Nawet fajne ceny mają, bo tam czasami sobie zaglądam. W sensie nic nie puszczę jeszcze. Auć, boli trochę. Lekki dobra. Dobrze. No dobra, co nam dzisiaj pokażesz? Dzisiaj wam pokażę mapę, pracę, ogólnie takie różne rzeczy. Znaczy no podstawy to tam wiemy, nie? Wszyscy tam wiedzą podstawy, ale możesz jakieś tam fajne rzeczy pokazać. Dzisiaj jeździmy pojazdem Brabus GT63, dziękujemy koledze mojemu, że nam użyczył. Tak. Jak kolega się nazywa w ogóle? Można wiedzieć. Kolega to jest Krzychu. A, Krzychu, no to pozdrawiamy Krzychę. No dobra, to gdzie na początku jedziemy? Proponuję najpierw pokazać magazyn. No na magazynie to już byłem, nie? Kilka razy. Możesz co innego pokazać ogólnie. Dobra, to gdzie jedziemy na początku? Co? Gdzie jedziemy na początku? Może pokażemy Tartak. Nie wiem, byłeś? Tartak? Chyba nie. Okej, to Tartak, tak? Tak, tutaj jest Tartak. Okej. W gminie miasta Bytów. Okej. Dobrze, to może teraz pojedziemy do lasu. No dobra. No jeszcze ogólnie nie widziałem tej sali koncertowej. Gdzieś podobno jest sala koncertowa, z tego co wiem. Tak jest. A to może najpierw do sali koncertowej, potem do lasu. No. Oczywiście innego niż przy sali sali koncertowej. Ogólnie to znajduje się. Nie, jak to się nazywa dokładnie. No dobra, jedziemy. Jesteśmy aktualnie przy mechaniku. Za pogłosy w tle, przepraszam. No to tam chyba do wybaczenia. Dobra, jesteśmy w lesie. I co tutaj znajdziemy? Chyba to powinna być tutaj gdzieś ta sala. No jest. Aha, to jest ta. Tutaj jest koncertowa sala. Okej, to może ja wyjdę, pokażę. Tam mamy tajnego handlarza. Chwila, może ja pokażę, wyjdę. Pokażę, a tam mamy tajnego handlarza Mirka Blacharza. Okej. Zapraszam. Chwila, zaraz zobaczę, tylko to pokazać tę salę. Jak widzicie, taka sala. Coś takie, taki fajny ustrój ma. Taka typowa polska. Jakichś koncertów, jakichś eventów. Dobra, jaka tam, co tam dalej? Dobrze, wsiadaj. No wsiadam. Tutaj ogólnie jest, będzie, pokażemy tajnego sprzedawcę Mirka Blacharza. Dobrze. Okej. Zapraszam za mną. No dobra, idziemy za kolegą, okej. Tutaj zobaczymy. Jest tajny tam. Prawda. O, to jak widzicie, to jest sobie jakiś pan se śpi. Można sobie zobaczyć przedmioty. Oczywiście on ten licznikowo mnie przekręci. Jest tylko jeden minus w akumulatorze. No tak, ogólnie to byłem tu u tego pana, ale jakby nie widzieliście pewnie tego u mnie na odcinku, więc pokazuję wam teraz. No dobra, no to w sumie jedziemy teraz do lasu, tak jak mówiłeś, bo coś tam masz mi pokazać. Nie wiem, co miałeś mi pokazać. Znaczy, chcę pokazać ogólnie las, jak wygląda. Okej. No dobra. Gdzie się znajduje, co tam można znaleźć i tak dalej. Ja mało pobytowie ogólnie jeżdżę, praktycznie tylko na odcinkach jestem, to tam możesz mi pokazać. W ogóle ile już wiesz na bytowie, tak szczerze?
8 miesięcy prawie. 8 miesięcy, no to długi okres czasu. I tak ogólnie się na paczkach dorobiłeś? W sensie takiego Mercedesa na przykład i tej firmy? Firmę dopiero mam od kilku tygodni. Okej, okay, no bo tak właśnie jesteś nowym właścicielem z tego co wiem. A tak ogólnie to nie mogę zdradzić sposobu, na którym się tak dorobiłam. Aha, okej, okay. Czyli tajemnica, tak? Tak, tajemnica. Okej. Okay. No dobra, dobra. Ale jakiś sposób nielegalny pewnie. Jest legalny. A, legalny. No to legalny. Pozostawiamy w tajemnicy przed widzami. Mhm. No dobra, no to chyba jesteśmy obok lasu zaraz. Tak, pomoc drogowa sobie jedzie. Dobra, my wjeżdżamy do lasu. Polony jest taki fajny, stoi sobie. Dobra, jedziemy. Ogólnie tutaj jest las. Kiplowcu! Co jest? Co jest? Ej, strzelaj do niego, ja nie mam broni. Widzowie, muszę się tutaj uchronić. Ała, dostałem bombę. Zabiłem go. Leży. Kto to jest? Ej, widzowie, zobaczcie. Co się dzieje w ogóle? Kto to w ogóle jest? Nie no. Nie bierzemy go? Nie. Ale takiej sytuacji się nie spodziewałem, szczerze wam powiem. No dobra. Ale jaki tutaj go zostawimy? Jaki tu jest z okay, więc cały do tego widzę, no, że to gościu, jakiś gościu niespodziewany, ja nie wiem, to jest jakiś mafioza, znasz go? W ogóle? Nie znam. Ma kominiarkę, to tak nie za bardzo widać. No dobra, ale okej, okay, no to jedziemy w sumie. Ale dostałem kulką, w sumie jedną. Ale nic mi się nie stało. Lekkie rozcięcie. A ja dostałem dwoma. A, no to jeszcze bardziej poszkodowany. No dobra, jedziemy. Jedziemy dalej, gdzie w ogóle teraz jedziemy? Możesz powiedzieć? Teraz pokażemy wideo taką osobą i pokażemy suszarnię nielegalnych tych. Okej. Okay. Tutaj jest willa, nie wiem kogo. Hmm. Lepiej nie wchodzić, bo tam od razu zastrzeliwują, jak się tam wejdzie. Co zrobią? Co zrobią? Od razu zastrzeliwują. Aha, okej. Okay. A ty masz swoją willę tutaj, czy nie masz? Nie mam. Tutaj jest suszarnia nielegalnych tych. Okay. No to pokażemy sobie ogólnie suszarnię. Pojedziemy, bo tu gangsterzy się kręcą. No, pojedziemy, to mogę wam tylko pogadać. O. No i dobra. Bo tu jest pewnie dużo osób, którzy są w sposób, jakby tu powiedzieć, są tutaj po prostu no niebezpieczni dla nas. Bynajmniej dla mnie. Bardzo, bardzo niebezpiecznie, mogę was porwać i wszystko, ale... Bynajmniej dla mnie, bo jakby ty masz broń, nie? W sensie ja mam nóż, ale że nic za bardzo nie zrobię. No, wiesz. A masz nóż? Tak, tak mam. O, tu mamy, jak widzicie, zakład karny. Też chyba nie przyjeżdżaliśmy, bo z zakładu karnego. No. Czy tam był? Znalazłeś się kiedyś w zakładzie karnym tutaj, na Bytowie? Co? Znalazłeś się tutaj w zasadzie... O kurde, ktoś za nami jedzie w ogóle. Jakaś BMK. No to się go zastrzeli, znaczy co? Tego nie było. Chciałem cię zadać pytanie ogólnie, czy byłeś tam w więzieniu w zakładzie karnym? No byłem. I to wiele razy. Tak? A jakieś przestępstwa miałeś? W sensie jakieś rozbóje robiłeś? Oj, bardzo dużo. Okej. Okay. Dużo się tego znajdzie. No czaję. Bo zazwyczaj się kłóciłem z policjantami. No tak. Policja na tym serwerze, na tej grze ogólnie jest... no jest troszeczkę. No ogólnie tutaj jest reklama Biedronki oraz takie firmy Domex. Nie polecam. Domex? Mają bardzo mało termin. Tak. Mają bardzo. Nie inaczej. Ta firma, która jest tam reklamowana, czyli Domex, po pierwsze mają drogo, po drugie nie mają wolnych terminów, a po trzecie to jest tylko zwykła chatka w lesie, taka mała. Nie opłaca się jej brać. Okej, okay, czyli nie polecasz? Nie, nie polecam. No dobra, no to jak nie polecasz, to okej. Okay. No tutaj mamy styrynek. No tak wszystko widzieliśmy praktycznie. Masz jakieś tutaj takie tajemnice przed sobą, w sensie, że możesz je pokazać jakby tutaj na kanale, czy nie bardzo? Chyba tak. Możesz coś tam pokazać ogólnie, jakie masz samochody, bo nie wiem, czy, bo tam dużo masz tą wypożyczalnię. Możesz pokazać, jakie masz samochody jeszcze. Mam pomysł jeden. Ciekawiłoby widzów to w sumie, bo jesteś nowym właścicielem, tak? Mam pomysł, co mogę wam pokazać. Jeśli chcecie zarobić w nielegalny sposób, to pokażę wam gitkampę, w której możecie sobie sadzić. Okej, okay. No to tutaj macie fajną tutaj kampę, zaraz wam pokażę, kolego. No. Dobra, więc tak, wjeżdżamy, tak? Oczywiście gasimy światła, żeby nikt nie widział nas. Chcecie, to mogę jedną sekundkę tam zasadzić. No to możesz zasadzić dla widzów, jak tam... Kto pierwszy zobaczy, ten se to zbierze albo coś. Okej, okay. No to sobie możemy coś takiego zrobić. I dużo osób to obejrzy, więc pewnie zerwą. Albo o, ja zrobię tutaj cięcie i po prostu pokażemy, może ktoś znajdzie tą sadzonkę. Tutaj blisko jest to miejscówka. Okej, okay, gdzie? Tutaj gdzieś blisko. W sensie nie tutaj, dokładnie.
Ale gdzieś tak na tych obszarach by było dobrze. O, pierwszy raz widzę ten dom. Skąd nam się to wziął? Co? To jest do wynajęcia, ten dom jest do wynajęcia? O, pierwszy raz go tak, widzę. Tak, to jest ten domek do wynajęcia. Pierwszy raz go widzę. Strasznie nie opłaca. Muszę go zobaczyć też, jak widzę tutaj. To jest taki starodawny. Znaczy, tam jest... Ty się, no, jest tak ogólnie jest taki drewniany, stary, no ale... Ja ci powiem tyle, jak tam się usiądzie na krześle, to od razu pęka. A, no to nie polecam. A ile ogólnie takie coś kosztuje? Chyba z 3000, nie wiem, coś takiego. Za dzień czy za miesiąc, czy jak to wygląda? Za dzień chyba za godzinę, nie wiem. To drogo, wow, za godzinę? Nie wiem, nie pamiętam. To drogo, to by się nie opłacało w sumie. Znaczy jak dla mnie, to wiesz. No dla ciebie tak, ale ogólnie tak jak dla jakiegoś zwykłego obywatela, który nie ma tak za bardzo pieniędzy jak ty, no to no chyba nie... Dobra, widzowie, to teraz tak. Ja idę do dużego mieszkania po jedną sadzonkę i specjalnie dla was... A w ogóle, pokazałbyś mieszkanie? Bo jakby ja nigdy nie widziałem mieszkań, w sensie w Nowytowie. Jest jakiś interior, tak? Screena mogę widzom zrobić. A, screena, okej. Okay. A ty tylko ty możesz tam wchodzić do mieszkania? Nie, zbyt bolakuje. A ty tam tylko do mieszkania możesz jakby ty wejść, czy ktoś jeszcze? No każdy może wchodzić, co ma kupione. Aha, no to poczekamy chwilę. Dobra. Pierwszy screen z dużego mieszkania. No to potem mi wyślę czas, to wkleję po prostu, będziecie widzieć. W tym momencie właśnie się wyświetlają te screeny, jak to mniej więcej wygląda. Ogólnie to widzowie, jeśli byście chcieli, to możecie sobie to zebrać z powodu takiego, że to jest pokrzywy i za to nawet 1300 za jedno można dostać. Za pan przecież to w ogóle jakiś kolega, dobra. Idziemy dalej. Cukierek albo psikus, nie, dziękujemy. Uciekamy od takich śmieszków, heheszków, dobra, idziemy. Kolego, wyjdź. Dasz mu cukierka? Masz cukierka? Cukierka, proszę. Dałam mu cukierka. A, no dobra. Słodkiego. Dobranoc, okej. Okay. No już po Halloween niestety, bo kolega chyba za tutaj już się... Chyba pomyli mu się daty, mi się wydaje. No ale dobra, to tam... Mniejsza z tym. Jedziemy. Gdzie my teraz jedziemy? Tak dokładnie. My jedziemy do tej miejscówki, jaki widz co znajdzie, to se to... nie możecie tego wycinać. Musicie to podlewać przez godzinę od zasadzenia. Jak już podlejecie trzy razy, to wtedy podnieść, ile jedziecie, to suszyć i zmielić. No, dokładnie. Taki mój poradnik w skrócie. No dobra, to jedziemy w sumie. Boże, jak to bębu jeździ. Jedziemy w sumie i zaraz to pokażemy, jak to mniej więcej dojechać. No, ogólnie to tam jedziemy teraz, widzowie. Przez te tory będziesz jechał, czy gdzie? O, chyba zaraz. Utkniesz. To miejscówka. Nie wiem, tu gdzieś? No, w tym miejscu moglibyśmy coś gdzieś tu zasadzić, no. No, i tak widzowie, to tam. Wilet to wstawisz. Słucham? Tutaj macie za krzakiem, wilet to wstawisz. Okej, okay, jest. Jest, dobrze, to chcę. Okej, okay, no dobra, no to mamy tutaj, jak widzicie, sadzonkę. Kto pierwszy, ten lepszy, będziecie to podlewać, wycinać i no, i potem będzie wasza ta sadzonka. No dobra, jedziemy dalej. Pokażesz nam coś jeszcze? Ogólnie to jeszcze pojedziemy sobie pokazać, jak się... W sumie dobra, pokażemy jeszcze młyn. Co pokażesz? Ogólnie, bo ten, jedziemy teraz pod młyn pokazać, gdzie jest. Jakby ktoś nie wiedział, mój, no możesz pokazać ogólnie. Na jednym moim odcinku było, ale podejrzewam, że może nie jakby nie każdy wiedział, jest mój, więc możesz pokazać. Masz też jeszcze do pokazania jakieś samochody w ogóle? Nie przepisował przez story, to? No tak. Mówię, czy masz jakieś jeszcze samochody do pokazania swoje, czy tam tak, jakieś... Tak, Mercedes 53 mogę sobie jedynie pokazać. Okej, okay, okej. Okay. Na razie. Potem może w innych odcinkach coś więcej. No tak, na razie jest taka pierwsza część. Jeżeli wam się spodoba, no to jak mówiłem, 20 łapeczek. Jak wam się spodoba, to dajecie łapeczkę i piszecie komentarz. Fajnie, Marcin, dawaj dalej. Dobra, no tak możemy zrobić. Dajcie komentarz. Marcix, fajnie, dawaj dalej. No i będzie w sumie następny odcinek. Odgrywanie bólu, be like. No, no dobra, jedziemy. Pamiętajcie, żeby odgrywać ból. Tak, to jest bardzo ważne. Tu na górze ogólnie nie byłem jeszcze, możemy zobaczyć, czy tutaj taki... Tutaj ukośnik animacja leżenie i tutaj przez to da się przejść. Dobra. Okej, okay, no to jak widzicie, tutaj pod młynem mamy taki... jakby tutaj, nie wiem, co to jest, jakby to jest chyba błąd gry. No tak. Dobrze, no to wsiadamy do brobusa i jedziemy się pożegnać chyba, nie? Tak, tak. Możesz jeszcze pokazać tego Mercedesa, tego co miałeś pokazać, w sensie tego... No tylko takiego niebieskiego, takiego leciutko niebieskiego. Dobrze, i tak rejestrację będę zmieniać i tam. Nie, to spokojnie, rejestrację zamarzę, nie będzie nic widać. Nie, nawet nie zamarzę, ja będę zmieniać. A, okej. Okay. Dobra. I tak, siak. O,
Jakiś zgrab tam las. No widziałem. Wile, ty wstawisz ten film. Słucham? Wile, wstawisz ten film? No postaram się zmontować. Dzisiaj raczej już nie wstawię, bo już mam troszeczkę poza granicą czasu, ale jak dzisiaj zmontuję, to może jutro wstawię. Prawdopodobnie. Macie. No dobra, no to ogólnie to jest ten Mercedes. K1 Mirek, ogólnie restacje będą zmieniane, więc pokazuję. No. To jest ten Mercedes. To co? No to... No dobrze. No to chyba jedziemy na miejscówkę, tam do twojej firmy możemy zajechać. A w sumie mam pomysł, pokażemy Halloweenowy rynek. A właśnie, jeszcze Halloweenowy rynek, widzowie. Nie pokazywałem wam tego. Jest to nowy event, więc pokażę wam ten Halloweenowy. No i co? No nie widzieliście pewnie tego. W sensie większość z was pewnie tego nie widziało, bo to jest nowe. Wychodzimy. Dobra, to już będzie tyle chyba. Idziemy na parking, tutaj się pożegnać w sumie. No dobra, no to w sumie to by było na tyle z tego odcinka. Ja ci dziękuję, Maciek, za wspólny odcinek. Jak mówiłem, w sumie to mam pomysł, co możemy zrobić na symbol końca. No, co strzelę dwa razy do góry. No dobra, możesz się poświęcić. Okej, nie było dwa razy, ale było kilka razy. Okej, no dobra. No to w sumie to by było na tyle. Dziękuję ci bardzo za odcinek. Strzelcie łapeczkę w górę, jeżeli wytrwa się do tego odcinka i subika z dzwoneczkiem. No i co? Widzimy się już w kolejnym odcinku. No i na razie. Wbijajcie próg łapek i yo, siema.